I od razu odpowiedzmy sobie na pytanie, które zadałem w filmiku. Czasami niektóre osoby zarzucają mi, że robię jakiś temat i nie odpowiadam na pytanie, tylko zostawiam widza z pewnym niedopowiedzeniem. Więc tutaj nie będzie żadnych niedopowiedzeń i od razu powiem na samym początku, że nie. Nie warto lub coraz mniej warto robić materiały typu recenzja. A teraz zapraszam na materiał. To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle zajmuję się takim tematem. Otóż pod ostatnią recenzją gry pod tytułem Fallout, która też muszę przyznać zanotowała bardzo fajne i ciekawe wejścia w ciągu swoich takich pierwszych 48 godzin, za co bardzo dziękuję i na co zawsze patrzymy pod względem zainteresowania danym materiałem czy typem materiału, powstały pewne komentarze, które odnosiły się do takiego elementu, że o Piotrek, dlaczego zajmujesz się takim tematem? Ojej, skończyły ci się pomysły na recenzję, bla, bla, bla. I też również w wiadomościach prywatnych parę osób napisało mi, że dosyć dużo ostatnio na trolu pojawia się materiałów takich okołogrowych, a nie konkretnych recenzji. I ja zamiast odpisywać wszystkim tym osobom, postanowiłem zrobić taki film, ponieważ tak, jest mniej więcej też taki plan, żeby może troll, to jest za dużo powiedziane, wycofał się z recenzji, ale ograniczył te recenzje, co już przecież się na trollu dzieje, na korzyść innych materiałów innego typu. I teraz dlaczego na coś takiego żeśmy się zdecydowali, szanując oczywiście cały rynek recenzentów i recenzencki? No to właśnie o tym jest ten film. Zadajmy sobie pewne pytanie. Po co ludzie generalnie robią różnego rodzaju materiały? Ja mam generalnie trzy powody, dla których warto byłoby robić recenzję, czy w ogóle po co się te recenzje robi. No, mam tutaj sobie taką grę, która niestety finał finałów nie została wydana w Polsce i raczej nie będzie wydana w polskim języku, czyli Wyspa Dinozaurów. Fantastyczna gra, o której tak naprawdę mało osób słyszało. No i właśnie, to jest pierwszy powód, dla którego robi się recenzję. Czyli chciałbym pokazać grę. Ta gra jest naprawdę fantastyczna. Zresztą o czym się przekonały wszystkie osoby, które grały w tę grę, czyli po prostu chcę wam pokazać coś fajnego, coś ciekawego. Tylko niestety, smutna prawda jest taka, że w momencie, kiedy pokazuję jakąś grę, która jest nowa, jeszcze nikt o niej specjalnie nie wie, nikt na nią w takim razie nie czeka, to w tym momencie wejścia na, może akurat nie na Wyspę Dinozaurów, ale na tego typu gry, które są, umówmy się, grami niszowymi, o takim małym posłuchu, wchodzi bardzo niewiele osób. Tak więc niestety, czas poświęcony na dany materiał nie równa się liczbie wejść, interakcji itp. itd. Teraz jeszcze jeden powód, dla którego robimy recenzję i to jest generalnie osobny katalog, który moglibyśmy w tym momencie otworzyć, to to, że czasami robi się recenzję, ponieważ też tak wygląda robienie materiałów na YouTubie, że robimy grę, która po prostu jest zła, a my do tego hejtu się dołożymy, czyli generalnie wejdziemy sobie w taki nurt hejtu i będziemy sobie pływać w tym hejcie, dzięki czemu ludzie będą usatysfakcjonowani, że o, bardzo proszę, ja się zgadzam z tym zdaniem, miałem takie zdanie, takie samo. To troszeczkę przypomina, nie wiem, oglądanie wiadomości różnego rodzaju, czy kupowanie gazet, jeśli ktoś oczywiście kupuje gazety, ja na przykład tak, jestem taki staromodny i tak naprawdę my nie kupujemy gazet po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czy nie oglądamy czegoś, żeby się konkretnego dowiedzieć w wiadomościach, tylko po prostu robimy to, czy kupujemy, czy właśnie oglądamy, bo chcemy się zgodzić z własnym zdaniem. No i tego typu recenzje hejtowe, no temu służą. No kliki są, jak najbardziej wszystko się zgadza. Kolejna rzecz, dlaczego robimy recenzję, to w dużej części dbanie o własną markę, własną osobę i zwiększanie popularności. No bo na przykład mamy taką grę jak na przykład Dissent. No to można się zastanowić, po co po jakimś dłuższym czasie ktoś robi recenzję danej gry, gdzie już, nie wiem, 3, 5, 8, 10, 20 lat miała miejsce jakaś, nie wiem, premiera jakiejś gry, oczywiście 20 lat nie w przypadku Dissenta, ale po co ktoś się tym zajmuje? No to oczywiście jest cała masa recenzji, masa, kreśnie dużo osób się wypowiedziało, ale na przykład, nie wiem, na trollach, nie wiem, chyba Dissent ma aktualnie 50 tysięcy wyświetleń. Czyli tak naprawdę to jest gra i właściwie potraktujmy tę grę jako kategorię oddzielną. Gry, które są nośnikiem popularności danej osoby, a nie osoba popularyzuje daną grę. Jak widzieliście w pierwszym przykładzie Wyspa Dinozaurów, zdecydowanie mogę powiedzieć, że to ja starałem się promować grę. Jeśli w tym momencie, aczkolwiek już mam recenzję na kanale Dissenta, kiedy dostałem tę grę i zrobiłbym recenzję Dissenta, bezapelacyjnie służy to popularności mojej osoby, ponieważ doskonale sobie zdaję sprawę, że ta gra już jest popularna i wszyscy ją znają, ale można powiedzieć, każdy chętnie by zobaczył, co ktoś jeszcze o tym Dissencie myśli, bo to przecież fajna gra jest. To skoro już wiemy, dlaczego recenzja generalnie powstaje, ponieważ ktoś chce popularyzować grę, bo jest, wiecie, wielkim fanboyem, fantastyczną osobą i po prostu pokazuje dane gry. Ktoś może chce wpłynąć do, czy popłynąć z nurtem rzeki hejtu lub może chce być zupełnie a kontra. Może chce zrobić jakąś inną kontrowersyjną treść lub właśnie dopina się do gry, która i tak już jest popularna i po prostu na tej fali popularności chce wypłynąć. Tak mniej więcej ja to widzę z perspektywy swojej 10-letniej działalności i tego, co obserwuję, co się dzieje na YouTubie. Natomiast istotne jest również to,
Czy inne kanały, ja akurat robiąc ostatnio materiały, gdzie rozmawiałem z różnymi osobami, które tworzą filmy z różnych krajów, były to kanały niemieckojęzyczne, rosyjskojęzyczne, angielskojęzyczne, generalnie troszeczkę w głowie tutaj mam, zawsze zadawałem pytania, jak to z tymi recenzjami u nich jest. I wiecie, jakbym sobie przyjął taką próbę, bo rozmawiałem łącznie z 17 kanałami, jakbym przyjął te 17 kanałów, to więcej niż połowa powiedziała mi, że ograniczają lub mają zamiar ograniczyć recenzje na swoim kanale. Oczywiście powodów było bardzo wiele, ale jeden powód jak najbardziej przeważał. Po prostu nowe gry klikają się bardzo słabo i ludziom coraz mniej się chce, czy po prostu coraz mniej mają ochotę na pokazywanie pewnych materiałów, spędzanie tygodni na ogrywanie, czy pokazywanie jakiejś gry, która jest mało popularna, kiedy później tak naprawdę interakcje jakiekolwiek pod tym filmem, czy pod tą grą są tak naprawdę znikome. Więc tutaj mamy bardzo, ale to bardzo ważną odpowiedź na to pytanie, dlaczego recenzje znikają i będą znikać i będą zastępowane innymi treściami, ponieważ te treści nie są tak oglądane przez Was, drodzy widzowie. Dlatego po prostu jest ich coraz mniej. Co też bardzo ciekawe, i to zebrałem rzeczywiście odpowiedzi od kilku osób, które zajmują się recenzjami, usłyszałem również takie dość niepokojące informacje, które też troszeczkę godzą w rzetelność recenzencką. Oczywiście o rzetelności co jakiś czas temat pojawia się na różnego rodzaju forach czy grupach i tam po prostu masakrycznie dużo osób zawsze się rozpisuje właściwie w ten sam sposób na temat poszczególnych osób, które recenzują gry. No właśnie, to jest kwestia naszej rzetelności. Wiecie, nad tą rzetelnością wiele osób się zastanawia, wiele osób się pochyla, a właściwie dużym takim powodem traktowania recenzentów jako osoby antyrzetelne właśnie jest pojawienie się recenzji, ponieważ to właśnie w recenzji możemy komuś zarzucić, że jest nierzetelny, bo promuje jakieś wydawnictwo, jakiegoś wydawnictwa nie ma. Z różnych powodów. I tu rzeczywiście tych elementów można byłoby dorzucić i dorzucić, więc poszczególne osoby, które zajmują się recenzjami, stwierdziło, a co ja się będę z ludźmi przepychał w komentarzach, czy ewentualnie bezpośrednio, jeśli z kimś będę rozmawiał. Zostawię sobie recenzję, zmienię format tam, gdzie będę pokazywał, właśnie pokazywał w formie informacyjnej wiele, wiele gier i w dużej części nie będę się wypowiadał na temat tych gier, czy ta gra mi się podoba, czy nie, potraktuję to jako zwykłą, prostą, suchą informację. Dzięki temu będę się kąpał w nimbie w niezależności od tego, jaki jestem fajny i w ogóle nie mówię źle czy dobrze o poszczególnych grach. Ja bardzo proszę, prezentuję, a decyzja należy do Ciebie. Właśnie ten element jest również dosyć istotny, dlaczego wiele osób po prostu z tych formatów recenzowych się wycofuje. To teraz kolejny element, dla którego odchodzi się od recenzji i chciałem użyć troszkę innego słowa niż strach, może troszkę niepokój przed robieniem pewnych recenzji. I teraz od razu powiem, ja doskonale sobie zdaję sprawę, uwierzcie mi, jakie są grzechy trolla i o co pewne osoby mają pretensje do trolla. I nawet dzisiaj o tych pretensjach będę mówił. Otóż, mamy sobie taką grę, która jakiś czas temu powstała, teraz ma już chyba, nie wiem, trzeci, czwarty nakład, oni tego nie ogłaszają, nie liczą, ale gra im się sprzedaje świetnie. Jest to gra pod tytułem Stworze. I teraz my, a dokładnie Carlos bardzo mocno tę grę promował. Słuchajcie, gość ma łeb jak sklep, jeśli chodzi o elementy wiedzy o słowiańszczyźnie szeroko pojęte. Ja jestem historykiem, tematem się interesowałem, a Carlos ma większą wiedzę ode mnie na ten temat. I tutaj się znowu do tego przyznaję. I teraz zajęliśmy się tą grą i jaka była niesamowita fala, może nie powiem hejtu, ale takich pretensji do nas, że o, jakie tam pieniądze poszły pod stołem, o matko, co wy robicie, że ta gra jest taka i taka. I nagle się okazuje, że to było oczywiście parę osób, które bardzo negatywnie wypowiadały się na temat tej gry, a właśnie, no, czwarty nakład w języku polskim praktycznie tej gry schodzi. Znam również liczby nakładowe, więc uwierzcie mi, to nie są małe nakłady, więc ta gra się po prostu podoba, ale w pewnym momencie zostaliśmy zakrzyczani, że właśnie robimy taką grę. Więc jakbyśmy zobaczyli, ta gra bodajże chyba ma dzisiaj, aż sobie zobaczę, na naszym kanale prawie 50 tysięcy wyświetleń, więc to się po prostu podoba, ale jakoś próżno szukać kolejnych osób, które zajmowały się tym tematem. Dlaczego? Bo właśnie jest pewnego rodzaju obawa, jak ludzie odbiorą, jeśli ktoś zajmie się tą grą. I teraz mój największy personalny grzech, przynajmniej tak, co bo niektóre osoby sobie to tłumaczą, to jest gra pod tytułem Mocarstwa. Gra, którą wsparłem, ponieważ spodobała mi się historia ludzi. Gra, która ma bodajże chyba teraz 20 tysięcy wyświetleń. Doskonale wiem, jak wyglądają sprawy nakładowe tej gry. Wiem, że ma bardzo fajne community, które w tę grę grało, ale zostałem w pewnym momencie też zakrzyczany, że o matko boska, zajmuje się ryzykiem. Nie, ta gra wiele wspólnego z ryzykiem nie ma. Po prostu mi się podobała. Spodobała mi się historia osób, które tę grę tworzyły i chciałem wspomóc autorski projekt, ale ile się rzeczy nasłuchałem. I żeby zamknąć ten temat, kolejnym elementem takiej obawy zajmowania się niektórymi grami, które chcielibyście przecież zostać, jest, no co tu dużo mówić, czasami jest obawa przed wydawcą. Bo tutaj takim jednym tematem, który ja bardzo często poruszam, to to, że dostałem raz, dwa...
Dwa razy dostałem pismo przedsądowe, gdzie ktoś mnie straszył, że jeśli nie wycofam się z tej opinii, to w tym momencie pójdę sobie do sądu. Na szczęście siostra Klaudii jest sędziną i bardzo łatwo mi pomaga odpisywać na tego rodzaju pierdoły, które ktoś do mnie po prostu wysyła, ale tak jak mówię, no pojawiają się takie rzeczy, no i to może czasami przyhamować chęć zajęcia się materiałem właśnie w stylu recenzja. I wiecie, czasami strach przed własną opinią jest wyczuwalny nawet na kanale GameTroll TV. Ja muszę wam się totalnie przyznać, że jakiś, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu wpadłem, na szczęście nasi patroni mnie z tego pomysłu wyprowadzili bardzo szybko, ponieważ wpadłem na ten sam pomysł, który wpadł jakiś czas temu Ignacy, tak? Czyli chciałem zrobić planszową listę przebojów. Ja akurat po prostu nie oglądałem, nie wiedziałem, że taki materiał Ignacy tworzy. I nawet wymyśliłem taki sam tytuł i troszeczkę inny format, ale też oscylujący właśnie do listy przebojów planszówkowej. W ogóle zachęcam, żebyście sobie obejrzeli i posłuchali Ignacego, co on tam mówi. Natomiast jeśli chodzi o ten mój pomysł, on został bardzo szybko zakrzyczany, ponieważ ja chciałem go podać tak troszeczkę, wiecie, w formacie tego, co robił pan Niedźwiecki w Radiowej Trójce. Generalnie dosyć smutna historia, ale chciałem, wiecie, wybierać sobie jakieś gry, licząc na to, że ktoś uzna mój gust, i chciałem proponować, czyli tak jak było w Trójce, i chciałem proponować konkretne, nie piosenki, tylko konkretne gry i mówić, że będziemy sobie z tego układali listę i co jakiś czas dorzucać jakieś nowe tytuły. Tylko jak sobie pomyślałem, o matko i córko, jak za chwilę zbiorą się jacyś krzykacze, którzy będą po prostu mówili, że o nie, Piotrek, jak to przecież tu widać, że tego wydawcy lubisz, tego nie lubisz, tego lubisz, tego nie lubisz, tak? No to przecież to wszystko jest ustawione od początku do końca. To jest niesamowite, że ludzie po prostu nie widzą pewnych rzeczy. Nawet kiedy zarzucano nam pewnego rodzaju sympatię, tudzież antypatię z Galaktą, nikt nie zauważył, że trzy nasze ulubione gry, Battlestar Galactica, Horror Warham czy Chaos w Starym Świecie, to były gry Galakty, i w chwili, kiedy mówiono, że jesteśmy strasznie skonfliktowani z Galaktą, my non-stop te gry promowaliśmy. No... po prostu trzeba widzieć całokształt. I na koniec warto byłoby jeszcze raz powiedzieć, dlaczego tych materiałów recenzowych jest coraz mniej. Tak jak wam już powiedziałem, po prostu oglądalność tych materiałów jest coraz mniejsza i czas poświęcony na zrobienie takiego materiału nie równa się satysfakcja po jego opublikowaniu. Oczywiście duża część wydawców troszkę się irytuje, że tych recenzji jest coraz mniej, już nie za bardzo poszczególni ludzie chcą brać wszystkie gry do recenzji, ale dobra, nie mają jakoś specjalnego na razie wyboru, sami w dużej części zajmują się pokazywaniem swoich jednych konkretnych tytułów. Okej, to jest oczywiście ich sprawa. Pamiętajcie również, że YouTube, kiedy planszówkowy startował, ludzie szukali informacji o grach planszowych na YouTubie, to jest druga wyszukiwarka na świecie po Google, ponieważ szukali czegoś w takiej formie audio-wideo, pomijam jeszcze formę, która była rzeczywiście taka klasyczna 10 lat temu i na niektórych kanałach nie została kompletnie zmieniona, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, to po prostu tych gier było bardzo dużo jak na tamte czasy, ale szukaliśmy informacji o tych grach. Dzisiaj tych gier jest jeszcze więcej, więc po prostu mamy nie tyle czasu, tylko ten czas oczywiście nam się troszeczkę skurcza i w tym skurczonym czasie chcemy się dowiedzieć o większej liczbie gier, niekoniecznie o jednej grze w materiale, który trwa 30 minut. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że ludzie szukają coraz częściej nowych formatów, gameplayów, pojedynków, gadania o różnego rodzaju grach, jak na przykład wy w tym momencie, ponieważ po prostu chcą zająć się troszkę czymś innym, okołogrowym, a nie konkretnie czemuś poświęconej jednej grze i słuchać o 30 minut o grze, czy tam 20 minut o grze, która kompletnie ich nie interesuje. No i ostatni element, dlaczego niektórych recenzji się po prostu nie pojawiają, nawet dobrych gier, ale mniej popularnych, to właśnie to, że łatwiej zrobić po prostu recenzję jakiejś gry, która już jest popularna, bo w tym momencie na pewno ludzie sobie to obejrzą i na pewno materiał się wyklika. Ot i cała tajemnica, dlaczego na kanale GameTroll TV tych recenzji będzie troszeczkę mniej niż do tej pory, ale oczywiście będą się ukazywać, tylko też muszę przyznać, będziemy dużo więcej, dużo fajniej nad tymi recenzjami pracować, dzięki czemu mamy nadzieję, że to będzie z pożytkiem dla Was. Oczywiście poza recenzjami będziemy robili całą masę różnych innych materiałów, o czym się już powoli przekonujecie. To tyle na dzisiaj. Jestem cały czas ciekawy Waszych opinii i zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach na temat właśnie recenzji. Robić czy nie robić? Oto jest pytanie. Trzymajcie się. Hej!